To się za chwilę okaże dopiero. To sam siebie ledwo porywam. Do jakiegoś przemieszczania się, a co dopiero... Nie wiem, dobrze. My będziemy, proszę państwa, starali się zająć państwu chwilę też takim tematem poezji, bo też ja zażartowałem sobie oczywiście z tą dwuosobową grupą artystyczną Żywioły, ale my z kolegą tworzymy rzeczywiście taki klub poetycki Tatarak. To nazwa się wzięła stąd, żeby na drugi dzień strasznie szumi. A ja mam nową nazwę, nie, bo w międzyczasie wymyśliłem dla nas nową. Grupa poetycka Wióry Poezji. Też to jest odpowiednie do tego, co my mamy państwu do zaprezentowania. Ale właśnie, czy ty masz państwu do zaprezentowania na przykład coś z takiej poezji wakacyjnej? Bo znajdujemy się w takim miejscu, w takim czasie, że wakacyjna poezja na przykład... Bo ja mam od razu, powiem tak... Nie, to ja na to liczyłem, dlatego ja nic nie mam. Co ja będę pisał w to? W powietrze? Wymyśliłem sobie, to parę lat temu wpadłem na taki pomysł, że będę pisał zaczepne wiersze wakacyjne. To polega na tym, że... Ja piszę takie wiersze, które SMS-ami wysyłam moim kolegom, którzy zostali w pracy, kiedy ja wyjechałem na urlop. No rzeczywiście. A co jest, jak wracasz? Staram się długo nie wracać, albo zrobić sobie przerwę przed wysyłaniem tych ostatnich, bo rzeczywiście one są takie, że to z człowieka wychodzi nie najciekawsza natura, bo to są wiersze, może państwu się przydadzą, wiersze tego typu. Ja sobie gdzieś tam na urlopie, koledzy w pracy, a ja im SMS-ami śle wiersze typu leżę sobie, nic nie robię, pogoda cacy, a co tam w pracy? Zaćmienia w pełni dnia, nocą wstrzymywać krzyk. Dom mój to czarne słońce, co głęboko w głowie tkwi. I białe pieczywo, czyli produkt bezresztkowy. A w środku? Baleron, czyli mięso i tłuszcze zwierzęce. A w efekcie zaczopowanie tętnic wieńcowych, proszę pani. Nie o matko, tylko tak. A więc jednak widzi pan doktorze, a może pan się poczęstuje? Nie, się proszę pani, tłuszcze zwierzęce to jest... Tłuszcze zwierzęce to są nasycone kwasy tłuszczowe. I one w postaci blaszek lipidowych drążą pani krwiobiegu i odkładają się bardzo chętnie na wszystkich gładkich ściankach pani arterii i naszych mięśni. Przylepiają się tam po prostu. Więcej. Jedne do drugich się przylepiają. No. I w momencie, jak się przylepiają, no, to ciekawe. I po prostu arteria no, coraz mniej drożna, bo światło jest coraz węższe, coraz węższe. Jak się zablokuje zupełnie, to wtedy, dziękuję bardzo, koło 2 PL. O,